Czar twoich kółek. Część dziewiąta. Salami 600. Ten rozdział napisała Paulinka. Pewnej nocy Salami obudził się nad ranem, wstał, włożył buty, na piżamę, spodnie i sweter, płaszcz. Wyszedł z mieszkania, zadzwonił na dozorcę, wyszedł z kamienicy, podniósł kołnierz płaszcza i poszedł pustymi ulicami na przedmieście, pod bramę posesji otoczonej murkiem. Długo szarpał rączkę dzwonka, zanim dobudził gospodarza. W końcu w oknie błysło światło, skrzypnęło coś, zaczłapały kroki, zgrzytnął klucz. Otworzyły się małe drzwi wycięte w bramie wjazdowej prowadzącej na podwórko. Salami wszedł, wielkimi krokami przeszedł podwórko, kluczem wyjętym z kieszeni otworzył kłódkę, rozwarł drzwi podmurowanej szopy, zaświecił latarkę elektryczną, schylił się, wymacał kurek, odkręcił go, odczekał aż wycieknie woda. Po chwili wyszedł, zamknął szopę, zapukał do okna mieszkania na znak, że można zamknąć furtkę. Wyszedł na ulicę, tą samą drogą, którą przyszedł, wrócił do domu. W mieszkaniu rozebrał się, położył się do łóżka, usnął. Rano obudziła go mleczarka. Wie pan, że był w nocy przymrozek? Powiedziała mleczarka. Kto by się tego spodziewał w październiku? Wiem, powiedział Salami, ale chyba nieduży. 3 stopnie mrozu było na termometrze. Jakem szła dojść? Fakt ten jest autentyczny. Opowiedzcie go swojemu samochodowi. Na pewno bardzo się wzruszy. Koledzy twierdzą, że z Salamim coś się stało, odkąd kupił samochód. Mówiąc to, mrugają okiem, czym delikatnie dał do poznania, że zbzikował. Ja bym tak nie powiedziała. Odwrotnie, twierdzę, że Salami stał się normalnym mężczyzną. Mężczyźnie naprzód w chłopięcym wieku zmienia się głos, potem w młodzieńczym rośnie mu broda, a w końcu w dojrzałym wyrasta mu motocykl lub samochód. Niektórym motocykl lub samochód nie wyrasta z różnych przyczyn. Ci są zahamowani w rozwoju. Salamiemu samochód wyrósł późno, ale bardzo prawidłowo, bezbłędnie. Lewa noga Salamiego wydłużyła się, uformowała się w sprzęgło. Prawa noga rozdwoiła mu się od stopy i rozrosła się w 2 zespoły nowych organów, działających na zmiany gaz, hamulce. Lewa ręka Salamiego obrosła okrągłym wolantem, wyrósł w niej cały mechanizm kierowniczy z przednimi kołami na końcu. Z prawej ręki Salamiego wyrósł lewarek skrzyni biegów, która służy do wykorzystania pełnej mocy Salamiego. Zaś moc Salamiego wynosi teraz 18 koni. Serce Salamiego jest 4-taktowe, mózg Salamiego ma 12 V, jego żołądek ma pojemność 27 litrów. W Salamim płynie benzyna wysokooktanowa, w naczyniach limfatycznych chytrol, w stawach nie brak towotu, skórę ma Salami lśniącą i gładką w szaro-beżowym kolorze. Salami jest już kompletnym mężczyzną. Przy czym zauważcie, że w swych istotnych cechach charakteru wcale się nie zmienił. Istota, która powstała z połączenia Salamiego z Fiatem, jest dalej Salami. Nawet bardziej Salamim niż tamten Salami, który nie mógł się w pełni uzewnętrzniać. Taka rzecz. Salami zawsze dużo mówi. Ale czymże jest mizerna mowa ludzka w porównaniu z precyzyjnym kodem świateł i migaczy samochodu, nie mówiąc już o klaksonie. To jest język nowoczesnego mężczyzny. I Salami, gdy jeszcze ledwie raczkował na swoich 4 kółkach, już płynnie i obficie tym językiem się posługiwał. A teraz wprost nie ma na mieście i na szosie równego sobie wpysku. Gdy ma skręcić sprzecznicę w prawo, oznajmia o tym migaczem już na 100 metrów z góry. Także jadący za nim przekonani są, że chce skręcić tę pierwszą prawą sprzecznicę, a nie dopiero w tę drugą, w którą faktycznie skręci. Sygnalizuje mijanie każdej dziury w asfalcie. Ba, mówi do siebie. Na pustej ulicy w nocy, gdy czarna pustka odbija się w retrowizorze, Salami wesoło oznajmia migaczem, że wyprzedza śpiącą przy chodniku ciężarówkę. Cóż dopiero na szosie, gdzie dochodzi klakson, szosowe światła i blenda. Jeszcze tamten z naprzeciwka nie wyjechał zza zakrętu, gdy już Salami daje blendę, bo język go świerzbi. Nikt tak gorliwie jak on nie miga światłami, wjeżdżając na górkę, żeby oznajmić, że istnieje. Nie pomija okazji, by wrzasnąć klaksonem. Dzięki klaksonowi jego krąg słuchaczy rozszerzył się o świat kopytny. Czy gdziekolwiek w życiu Salami rozmawiał z krowami? Nigdy. Nie miał biedak języka. Teraz ma i ma nawet teorię o posługiwaniu się tym językiem.
Na ludzi to uważasz, trzeba trąbić przeciągle. Tu, na krowy całkiem inaczej. Krótkie, przerywane sygnały. Tu, 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 tu. One dopiero na to reagują, rozumiesz? Rozumiem, ale czy krowy to wiedzą? Odpowiadam starym dowcipem, na co Salami robi obrażoną minę. Druga rzecz. W ubraniu Salami nigdy nie był nudnym pedantem. Objawiał raczej skłonność do przeskoków. Od wystrzępionych swetrów do garnituru na ostatni guzik z Esquire'em. Jego samochód odziedziczył toponim. W niedzielę w pięknym słoneczku na ulicy Suchutkiej od tygodnia pojawia się jak stał po podróży z Rożnowa, nie oglądając się na wybucowany tłum Warszaw i Spartaków. A innym razem w deszczowy, błotny dzień pojawia się w lustrzanym blasku lakieru wypolerowanego Irchą, którą to Irchę Salami kupił w Belgii za całe pieniądze, za które miał kupić dla mnie tergalową spódniczkę. Salami jest nerwowy i jego Fiat jest nerwowy. Salami jest depresyjno-maniakalny i jego Fiat też ma nastroj. Salami, jak wszyscy neurastenicy, rano jest do niczego i dopiero w ciągu dnia się rozkręca. I jego Fiata także trzeba rozgrzewać rano dobrych kilka minut. Salami ma zadawniony z czasów wojny reumatyzm i również Fiat ma jakiś podejrzany chrup w skrzynce biegów. Salami ma trudny charakter i z jego Fiatem też nie bardzo umiem sobie poradzić. Trudniejszy jest do prowadzenia niż inne znajome mi Fiaty. Gdy już jesteśmy przy chorobach, muszę zdradzić wam, że Salami jest hipochondrykiem. To znaczy był hipochondrykiem. Źle mówię, dalej jest hipochondrykiem, a właściwie dopiero jest hipochondrykiem. Jeśli chodzi o jego przypadłości cielesne, to ustały one całkowicie. Od czasu Fiata nie słyszałam, by skarżył się choćby na ból głowy. Bateria specyfików przeciwnerwicowych pokrywa się kurzem w szufladzie biurka. Napoczęta przed pół rokiem butelka neospazminy wysycha pomału na półeczce łazienki. Kosztowne zastrzyki zagraniczne w nienaruszonym stanie przekroczyły datę ważności, zapomniane w kącie szafy. Koniec kurs rosołu. W restauracji Salami zamawia bigos i lemoniadę, albo coś innego, co może być zaraz, niech będzie gulasz tylko piorunem, bo o 6 zamykają mi stację benzynową, ja panu od razu zapłacę. O, ale nie ma mowy o czymś podobnym, jeśli chodzi o samochód. Co mu dajecie? Lux 10? Czy to na pewno nie zaszkodzi? Zamęcza Salami mechanika, który zmienia olej w silniku. Bo on właściwie powinien dostać T5, prawda? Nie posiadamy, mówi mechanik, ale Lux 10 jest uniwersalny, może być pan całkiem spokojny. Naprawdę, to on powinien dostawać oryginalny fiatowski olej, może Budrewicz przywiezie. Ale czy pan nie sądzi, że już lepsze T8 niż ten Lux? Jedziemy na spacer. Jest piękny zachód słońca, nastrojowa jesień. Naturalnie nie śmiem rozmawiać o tych poetycznych szczegółach, bo to zawsze Salami go nudziło. Natomiast zawsze można było szampańsko spędzić z nim czas na rozmowach o sprawach zawodowych. Przeczytałam we François piękną bójdę o belgijskiej rodzinie panującej, mówię. Możemy to przedrukować, jak się skróci. 2 odcinki. W pierwszym tragiczna śmierć królowej Astrid, coś do płaczu. Są fotografie. Zgrzypi, odpowiada Salami z niepokojem w głosie. Co zgrzypi, pytam. Nie słyszysz o teraz? Grz, grz. Nie słyszę, mówię. Zdaje ci się. W 2 odcinku Leopold zakochuje się bodajże w guwernance. Skandal na miarę narodową. Burzliwe posiedzenie parlamentu. Jest zdjęcie na 3 szpalty z manifestacji. Wyraźnie skrzypi, mówi Salami. Co to może być? Zabij mnie, nie słyszę, powiada. Bo teraz nie zgrzypi. Więc o czym to było we France Dimanche? We François, o abdykcji Leopolda Belgijskiego. Jednak zgrzypi, musisz się wsłuchać, mówi Salami. Wsłuchuje się. Rzeczywiście łowię coś uchem. Puszki szurają się w bagażniku, powiadam. Salami krzywi się jak każdy rasowy hipochondryk w analogicznej sytuacji. Albo błota napchało się do resoru, poprawiam się. Ale to jeszcze Salami go nie zadawala. Nie gniewaj się, ale mówisz idiotyzmy, powiada łagodnym tonem jak do dziecka. Gdyby to było błoto w resorze, to by piszczało, a tu zgrzypi. Przypuszczam, Salami robi dramatyczną minę, że to teleskop. Amortyzator musi być suchy. Może teleskop, a może łożysko, powiadam lekkim tonem. Muszę się zemścić za mówisz idiotyzm. Strzała trafia do celu. Salami jest na serio zaalarmowany. Żal mi się go robi.
Nie, nie, na pewno nie łożysko, mówię. Łożysko churkotałoby, a to zgrzypi. Masz rację, to będzie... Cicho, syczy Salami. Daj mi posłuchać. Dalszy ciąg spaceru mija na wsłuchiwaniu się w zgrzypienie, które wszakże tylko od czasu do czasu się odzywa. Ile razy zgrzypnie, Salami krzywi się z bólu. Przed redakcją zastajemy na posterunku pana Pociechę ze służbowym bławatkiem. Salami hamuje z miną tak pogrzebową, że Pociecha czym prędzej wygromola się z Warszawy i podbiega wystraszony. Zgrzypi, mówi Salami. Może pan wsiądzie, posłucha. Pociecha wsiada. Objeżdżamy cztery ulice. Jak na złość nic teraz nie zgrzypi, ani szmerku. Choć obaj mężczyźni słuchają, aż im oczy na wierzch wyłażą. Ale zgrzypiało, mówi Salami z rozpaczą, że konsultacja chybiła. Przez cały czas robiło grz, grz. A może psz, mówi Pociecha. Bo jakby robiło psz, to mógłby być hamulec. Jutro jadę do TOS-u, niech mechanik zobaczy, mówi Salami stanowczo. Odzyskuje w tym momencie humor. Już od tygodnia nie miał pretekstu do wizyty w TOS-ie. Jak wynika z opisanej sceny, hipochondria Salamiego w całości przeniosła się na Fiata. Może to i lepiej, choć dla mnie osobiście mała pociecha. Dawniej na moje nieśmiałe głowa mnie dzisiaj boli, Salami odpowiadał. Poślij sobie poproszek, ja całą noc nie miałem apetytu, pewnie znowu żółtaczka. Teraz na moje głowa mnie boli, Salami z punktu odpowiada. A mnie się gaz zacina. Przyznacie, że nie ma tu wielkiej różnicy. Niedawno przeczytałem we francuskim tygodniku Elle artykuł o tym, że kobiety są zazdrosne i to słusznie o samochody mężczyzn. Voilà, madame, votre rivale. Przepraszam za moje francuszczyznę. Jak już się chwaliłem wam, francuskiego nie znam w ogóle, nie mam pojęcia, jak się czyta. W każdym razie było tu coś po francusku. W życiu nie czytałem nic głupszego. Jakaż tu może być rywalizacja? Kobieta to jest kobieta, natomiast samochód? Naprawdę, nie ma żadnej analogii. Dla Salamiego żaden wydatek nie jest za duży, jeśli chodzi o Fiata. Już to samo udowadnia wam, że stosunek mężczyzny do samochodu i do kobiety to dwie zupełnie różne rzeczy. Na pokrowce do swego Fiata Salami kupił najdroższą wełnę sukienkową, jaka była w Cepeli. Niby się wahał, ale tylko dla przyzwoitości. Niby pytał mnie o radę, ale z takim błyskiem w oku, że musiałam powiedzieć. Ależ naturalnie, kup, prawdziwa okazja. Jeśli chodzi o Fiata, Salami zawsze ma czas. Potrafi odłożyć każdą konferencję, każdą terminową robotę. Nie pójść na zaprzyjaźniony pogrzeb, nawet przerwać kryminalną powieść, nawet urwać się z montażu. Przypuszczam, że gdyby w redakcji pojawił się Hemingway, by złożyć Salamiemu swą nową powieść do druku w naszym tygodniku, a Salamiego wezwano by w tym momencie do garażu, Salami przeprosiłby grzecznie Hemingwaya, każąc mu poczekać, a następnie poszedłby do garażu i na śmierć by zapomniał o Hemingwayu. Może przesadzam z Hemingwayem, ale z Faulknerem zrobiłby tak na pewno. Jeśli chcecie zrobić Salamiemu komplement, powiedzcie: masz doskonały zryw. Nie wiecie, co to znaczy? Nie szkodzi. Powiedzcie, a zobaczycie, jak się rozpromieni. Ja, gdy chcę, bym mnie zastąpił w redakcji, abym mogła pójść do fryzjera, mówię: widziałam, jak skręcałeś pod filharmonią na tym mokrym asfalcie. Naprawdę genialnie trzymasz się na wierzchni. Czy możesz za mnie złamać 16 stronę? Na co Salami z entuzjazmem mówi, żebym poszła 16 strona nie zając. Może zaczekać do jutra. Nie, stanowczo nie ma dla Salamiego wyboru między samochodem a kobietą. Te kategorie nie są równoważne. Żeby wam to do reszty udowodnić, przytoczę następujący fakt. Z 10 razy słyszałam z ust własnych Salamiego, że kto jak kto, ale Halinka Biernacka to taki kociak i że jemu, Salamiemu, ten typ wyjątkowo odpowiada. Kwestia gustu. Halinka czasem zamieszcza u nas zdjęcia, znakomicie fotografuje. Niestety ma zazdrosnego narzeczonego, który jej nie odstępuje. Naraz trafia się okazja. Halinka ma jechać do Zakopanego i sfotografować tamtejszy cmentarz. Nasz służbowy bławatek został łącznie z pociechą wypożyczony w wycieczce zachodnio-niemieckiej na zwiedzanie Oświęcimy. Ale w niedzielę Salami jedzie do Zakopanego swoim Fiatem. Wyprawa z dawna ułożona. Cóż prostszego, jak zabrać Halinkę Fiatem, nieprawdaż? Przyjemne z pożytecznym, zdawałoby się. Ale nie, sprawa nie jest tak prosta. Salami jest niedotarty. Jest niedotarty, to znaczy, że nie można obciążać Fiata na górskiej trasie więcej niż dwoma osobami. A już jedzie z Salamim kolega Nowak.
O tym, by odmówić Nowaka, w ogóle nie ma mowy. Nowak to kumpel, jechać musi. Halinka byłaby trzecia, a to już za ciężko, trudno. Halinka pojedzie za 2 dni Warszawą, bez komentarzy. Dodajmy tylko jeszcze, że najwięksi spece zgodnie twierdzą, że Fiat Salamiego już w tym momencie dotarty jest murowanie. Jakże po 3000? Jednak Salami woli nie ryzykować. W rezultacie Salami z Nowakiem przy boku samowtór jadą do Zakopanego, bardzo z siebie zadowoleni. Przysięgam, że historyjka jest autentyczna. Ciąg dalszy za tydzień.